Witam Was w kolejnym odcinku z MotoGP24. W poprzednim odcinku mieliśmy tutaj rundę na torze Sachsenring w Niemczech. Tutaj udało się wywalczyć siódme miejsce. No, powiem szczerze, jak na ten tor, który tak za bardzo mi nie leży, to nawet dobry wynik. Tylko, że tutaj w Holandii było dużo kar, a tutaj było dużo przewrotek. Dlatego, że też tak udało się wywalczyć to siódme miejsce. Teraz pora na Silverstone. Tutaj oczywiście udało się wywalczyć. No, by to nawet nie bez. Zaraz zobaczymy. Przenosimy się już na tor. Udało się wywalczyć awans do Q2. Bezpośredni. I tu z tego miejsca 3, 4, 5, 6, 7. Z ósmego miejsca. Z ósmego miejsca po treningach wszedłem. Zakładamy nowe miękkie opony. I tutaj na Silverstone już, no nie sądziłem, że trzeba będzie, ale już jest taka rzecz, którą sobie tutaj zmieniam w tych ustawieniach motocykla. Guided setup on corner or on corners, czyli w środku zakrętu, co się dzieje, precision, handling, it leans slowly. Właśnie chciałbym, żeby taki motocykl się stał bardziej responsywny, żeby się szybciej przekładał w tych zakrętach. Zapisało mi tutaj, jeszcze to, zobaczę sobie zaraz. Coś to jest pozmieniane. Geometria to już była ruszana, czy nie? Nie pamiętam już tutaj tych ustawień. Dobra, no to pora wyjeżdżać. Będę miał czasu chyba na trzy okrążenia. I właśnie też już ten odcinek już jest nagrywany na tym nowym padzie. W końcu skończyły się problemy z tym właśnie dryfowaniem analoga. I tutaj w tym Edge'u to jest fajne, że te analogi, one są po prostu wymienialne, tak łatwo są wymienialne. Nie trzeba, kto wie, jak tego pada rozbierać. Wystarczy tutaj tą przednią część, która jest koło tych analogów, ją zdemontować. To się szybko też demontuje. Od spodu jest takie zabezpieczenie, które pozwala nam dostać się od tych analogów. I potem te analogi wystarczy po prostu wysunąć łatwo. Także w razie jakby w tym Edge'u te analogi znowu zaczęły dryfować, to jest dosłownie, nie wiem, 80 zł zdaje się, koszt takiego analoga. Na wymiana to jest dosłownie minuta może. Ale nie powiem, bo w starszych konsolach te analogi były zdecydowanie bardziej wytrzymalsze. Maggots, Becketts. To jest dziwne. Moim zdaniem to tutaj ta nitka toru powinna w tym miejscu przebiegać tak jak Formuła 1 idzie. Jesteśmy już prawie na końcu tego okrążenia wyjazdowego. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej by było uzyskać najszybszy swój czas. Dopóki opony będą tutaj dawały tą najlepszą przyczepność. Thank you.
To nie było dobre tutaj. Pokonanie tego zakrętu. Trzeba jednak troszkę odjąć gazu w drugim zakręcie. 0,4 straty już po pierwszym sektorze. Tutaj na granicy ścięcia toru i anulowania okrążenia. Połowę okrążenia mamy już za sobą. 0,6 straty. Bolidem F1 troszkę inaczej się tutaj po tej sekcji toru jedzie. Powiedziałbym, że nawet tutaj na motocyklu jest więcej, zdecydowanie więcej pracy. 0,8 straty. Jeszcze tylko ta końcówka. No i to wyrzuciło mnie za tor. To jest dopiero 11 miejsce, sekunda straty. Teraz tutaj trzeba pojechać lepiej. Teraz był zdecydowanie lepiej. A i ten już jest niepotrzebny i już to co zyskałem to już jest stracone. No to czas teraz mi zostanie już tylko na jedno okrążenie. Ile tu czasu jest jeszcze do urwania. Z powrotem już wyszedłem na zielono prawie. To już oczywiście jest takie okrążenie. No jakby to była Formuła 1, to możemy powiedzieć, że to jest takie okrążenie, żeby schłodzić opony, naładować baterie. To trzecie okrążenie niestety już będzie pod znakiem zużytych opon. Więc już właśnie samo w sobie to będzie ciężkie, żeby poprawić. A jeszcze trawa tutaj. Trzeba się ratować. No, udało się jeszcze wyratować. Ktoś tutaj wraca na tor. Zniewal przejeżdża. 18 zawodnik. Jakby tak spróbować wziąć go na hol. Znaczy, żebym ja się za nim holował. No, dosyć tutaj też uścisk był groźny. I teraz, czy uda się za tamtym zawodnikiem trochę pociągnąć? Był tam delikatny uślizg. No jest 9 tysięcznych tylko wolniej po pierwszym sektorze, ale jest jeszcze oczywiście reszta toru.
tutaj dobrze, bardzo dobrze tutaj pojechałem. No jednak się może trochę przydaje to, że ktoś przyjedzie przede mną. Ale tu już muszę go wyprzedzić, bo mnie tylko spowalniał. Szkoda, że opony są zużyte już mocno. Jeszcze teraz Magus Becketts. $23,000 tylko. Ale jeszcze jest ten trzeci sektor i tutaj na pewno zgubię ten czas. No, żeby coś się tam do przodu dostać. Oj, tutaj teraz pojechałem po trawie delikatnie. Że to się nie skończyło przewrotką, ale niestety się skończyło też stratą czasową. Tutaj zepsułem już tę końcówkę. Cokolwiek, żeby się udało poprawić ten czas jeszcze. No ten wyjazd oczywiście poza tor to by się zakończył w rzeczywistości anulowanym okrążeniem, ale tutaj aż tacy tutaj restrykcyjni to nie są. No to mamy 7 pole startowe do tego wyścigu. Welcome to the UK, all you MotoGP fans. We are live from after a long weekend. The race is finally about to start. We're on the starting grid, where the engineers are. Tutaj oczywiście sobie bierzemy pośrednie opony. I tak już oczywiście będziemy startować. Troszkę nas przytrzymali dłużej na tych światłach. Kolega zespołu miał dużo lepszy start ode mnie. Ale ja tutaj też bardzo dobrze wystartowałem w sumie. Z tego 7 miejsca przebiłem się prawie że na pierwsze miejsce. Kolega zespołu dostał ostrzeżenie. Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na tym torze. Kwestia tych ostrzeżeń, jak to tutaj będzie wyglądało na Silverstone. Może znowu też będą przewrotki. Zobaczymy. No te pośrednie opony już tak nie trzymają w tym zakręcie, na przykład. Dziewięć okrążeń też tylko, przez to, że ten tor jest długi. Ogólnie czas okrążenia jest tutaj bardzo długi. Grubo powyżej 2 minut tutaj jedziemy okrążenie. Już kolejny zawodnik złapał limity toru. Ja tutaj straciłem już troszkę tego Suzuki'ego. Zdobywca pole position to jest już dużo w ogóle też. Tego zakrętu się obawiam.
kończymy pierwsze okrążenie wyjazdem poza tor, ale to tak będzie wyglądało, czyli przez większość okrążeń. Często się ślizgam tutaj na wyjściu z tego zakrętu. Aj, tutaj już przedobrzyłem. Cofnę sobie to jeszcze, żeby nie psuć wyścigu. Znowu ryzykownie. Złapałem tu już ostrzeżenie, tego już nie będę cofał. Suzuki już ucieka. On jest raczej już nie do złapania. Tylko ciekawe, czy utrzymam ze sobą tych wszystkich rywali, bo na minimapce widzę, że jest ich trochę za mną. No i tutaj póki co zawodnicy ani się nie przewracają tak dużo, ani też tych kar jakoś tak bardzo nie łapią, więc to już na tym torze wygląda, że wszystko wróci do normalności. Rogado jest za mną teraz. Jest kilka takich zakrętów tutaj, gdzie łatwo jest obłąd. Jeśli chodzi o mnie, na przykład tutaj wyjście na tą prostą Wellington Straight. Już kolega z zespołu jest teraz za mną. On jest szybki. Jemu raczej uda się mnie wyprzedzić. Suzuki dostał ostrzeżenie. A to w jego przypadku było dopiero pierwsze. Tutaj było szeroko dosyć. Już jest bardzo blisko za mną. 40, 30. Każde okrążenie praktycznie w ten sposób kończę. Tu już mnie wyprzedził. Ja trochę za szeroko poszedłem. Ortoła się przewrócił. To była szybka wywrotka.
tutaj też trzeba uważać, żeby nie ściąć toru w tym miejscu. W MotoGP 20 dawno temu, ja chyba pamiętam, że raz tak zwycięstwo w wyścigu straciłem. Chyba na ostatnim okrążeniu nawet tutaj ściąłem tor i dostałem 3 sekundy kary. Troszkę się już tak rozciągnęliśmy, jeśli chodzi o stawkę, ale nadal, patrząc na minimapę, wystarczy jeden błąd i można stracić parę pozycji na raz. Na przykład taki błąd, już mi teraz odjechał kolega zespołu, byłem niedaleko i teraz już odjechał. Za to mi dali ostrzeżenie kolejne. Ryzykownie. No i tutaj już też tył mi uciekł, ale naprawdę tutaj starałem się jak mogłem, żeby go dogonić, tego kolegę zespołu, przynajmniej się zbliżyć jakoś tak choć trochę. Holgado teraz jedzie za mną, gdzieś tam w okolicy sekundy się trzyma. Tutaj już właśnie tego problemu nie ma, jeśli chodzi o wywrotki czy nadmierne kary. Jeszcze kilka tych okrążeń zostanie. Ten błąd. Ale ostrzeżenia to nie ma. Cztery okrążenia do końca. Tradycyjnie tutaj uślizg. Ten Holgado cały czas tak balansuje w okolicach tej sekundy za mną. I to jest taka odległość, że wystarczy jeden błąd. Właśnie tak naprawdę już będzie koło mnie. Tutaj się niepotrzebnie dokleiłem tego krawężnika. I już też mogłem na tym stracić coś tam.
No i też w sumie szkoda, że nie powiedziałem o tym na początku odcinka. No w tym tygodniu z MotoGP też może być ciężko z tymi odcinkami. Nie wiem, ile uda mi się nagrać. Ale dobra wiadomość taka jest, że ten sezon F1, który tam robię, już bardzo niewiele mi zostało, żeby go skończyć. A co za tym idzie, żeby już też MotoGP wróciło do normalności. A ja tutaj się żegnam prawie, że z trzecim miejscem już w ten sposób. To już nie Holgado, teraz Holgado go wyprzedził. Może jest niby mało tych okrążeń, ale właśnie no dłużą się te okrążenia. Jeszcze trzy. A i to też się nie mogło już udać. Podbiło mnie. I już się też nie mogłem zmieścić. Coraz więcej tych błędów już większych. Szkoda, że deszcz tutaj nie będzie padał, bo w tym momencie rzeczywiście ten wyścig by się zakończył. Teraz jadę. No nie najgorsze okrążenie, 350 wolnej od swojego najlepszego. I tak cały czas, nawet jak popełnię jakiś błąd, to dam radę sobie zbudować tą sekundę przewagi. Ale to nie najlepiej. Jakoś w tym fragmencie to tego czasu najwięcej tracę. To nie dla mnie ostrzeżenie. Ale znowu gdzieś tam w okolicach tej sekundy jestem. Już czułem po kontrolerze, że mi się przód zaczynał zamykać. Przedostatnie okrążenie się zaczyna. To duży błąd. Szczepności zaczyna coraz bardziej brakować, ale i tak przeciwnicy są dalej sekundę z tyłu. Mimo tego, że nie idzie mi za dobrze teraz, to i tak się do mnie nie pomogą zbliżyć. No i teraz aby, no jeśli bym tylko naprawdę, no, chciał, to mógłbym spokojnie uciec temu Holgado. Już jest sekunda 30.
tutaj te najgorsze chyba miejsca dla mnie. Jest ponad sekundę cały czas, no i gdzieś koło tej sekundy będzie na tym ostatnim okrążeniu. Koło sekundy będzie przewagi, rozpoczynając ostatnie okrążenie. A i coraz bardziej już czuję po kontrolerze, jak ten przód się zaczyna zamykać, no szczególnie tutaj w tym zakręcie stołów. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie, sekunda przewagi. Dobra, teraz był uścisk wielki, że mnie nie wysadziło z tego motocykla. Zbliżył się Holgado troszkę, 60. Jak na złość na tym okrążeniu się do mnie zbliża. Siedemdziesiątych, pół okrążenia zostało. Jeszcze teraz Magus Becketts. Jeszcze jest kawałek toru. Rzuciło teraz mną tutaj w tym zakręcie. W tej przekładce 30. Holgado jest z tyłu tylko. Jest już dosłownie zaraz za mną. Jak na złość na tym okrążeniu jedzie dobrze. Ale to z drugiej strony, no, ja też zwolniłem. Widzę to po czasie, że ja też zwolniłem. Pokazał się tutaj. Tylko końcówka, pokazali mi się tutaj, ale już tutaj nic mi nie zrobią, nic mi nie zrobią i jest trzecie miejsce. As the Moto3 riders do their cool down lap, let's take a look at the final results of the race we've just seen. Ogromna strata, ale jest trzecie miejsce. Moje pierwsze podium tutaj na poziomie trudności 100%. Switching the live feed to Parc Fermé, where the third place rider has just joined the others. Perhaps the aim was a victory, but with opponents like that, there really was little that could be done today. Tutaj oczywiście nie ma podium, podium jest tylko w MotoGP pokazywane. No ale jest właśnie, to jest właśnie bardzo, bardzo fajna sprawa, że udało się na tym poziomie trudności też podium już zdobyć. Teraz mam z kim rywalizację? Z Alonso. Tylko tutaj w tej, w Austrii. No będzie. Będzie deszczowy wyścig. No to się ciekawie zapowiada, że cały wyścig będzie deszczowy. A potem po Austrii mamy Aragon. Tor, który oczywiście no, jest znany dla tych, którzy się interesują wyścigami, ale na przykład w poprzednim sezonie nie było tej rundy i tego toru. Potem San Marino i już tutaj Azja i finał Walencji. Także też już ten sezon tak no
jeszcze powiedzmy te parę wyścigów, jak już się wyjedzie do tej Azji, to już tak powoli będzie widać ten koniec, ale nas w następnym odcinku czeka Austria. Do zobaczenia.